Der Bruder ist also der Vater ist sein Bruder des Hariken, der Hariken 1591, der schon wichtige Interviews gegeben hat. Unter anderem fliegt ein Sohn bei Toni van Ravenstein, 1., 2., 3., 5., 5., 4 Jahre absolute Spitze. Und ich habe hier den Bruder Hariken an eine Tochter des Hariken gepaart, wobei der Hariken auch noch wieder dann an seine Schwester gepaart war, sodass also hier mehrere erste Konkursvererber alle auf den Hariken zurückgehen oder Geschwister davon zusammengepaart sind. Und ich hoffe, dass wir hier eine zukünftige Vererberin in der Hand haben. Hariken przeznaczył na to akcję właśnie gołąbka z nastąpionego bardzo mocnego krewieństwa. Pochodzi on z brata Hurikana 1591, który sparowany był z córką Hurikana, gdzie Hurikan był sparowany z własną siostrą. Czyli bardzo mocny inbred jest. Bardzo mocny inbred, nie? I z którego służba wybiera bardzo tutaj. Pokażmy tak rodowód może. Zobaczmy, to jest to jeszcze ważne, zobaczmy incucht Hurikan. Te gołębie tutaj na podczas dni otwartych, one były bez ceny, gdyż to były ceny ustalane tutaj jednorazowo, praktycznie indywidualnie. Także widzimy, to jest bardzo wartościowy gołąb i tym bardziej, że to są gołębie, które u was się tutaj, jak tam, ja tak podpowiem, to jest cichaczem, tam niektóre inbredy Hurikana w ogóle nawet nie były wystawiane do sprzedaży, prawda? Oczywiście, to trzeba je robić dla siebie, żeby dalszej hodowli. Jeszcze Rainer wspomniał, że brat ojca wpisywał się w lotach Toniego van Ravensteina, zajmując czołowe pozycje bezpośrednio. Także nie tylko gołębie dają potomstwo, ale też jest super lecie. A od Toniego van Ravenstein mamy też gołębie na aukcji, a o nim będziemy mówić kiedy indziej? Z każdego z tych gołąbków po prostu już były pierwsze konkursy w oddziale bądź w regionie. Pokażmy teraz wtedy samego gołębia, niech może tak pan Rainer go tam nam tutaj pokaże, oczywiście, o tak, to jest samiczka czy sam? Samiczka chyba bardziej? Samiczka raczej będzie. O, widzimy, skrzydełko tak pokażmy, o, bardzo ładnie wygląda, czyli mamy kolejnego gołębia, którego polecamy uwadze wszystkich hodowców, którzy będą obecni wtedy 11 listopada. Czy pan Rainer będzie? To się głupie pytanie jest, trochę będzie i będzie w tym panelu dyskusyjnym. Przewodniczył. Tam będzie jeszcze Markus Schumacher, którego tu widzieliśmy, to jeszcze inni hodowcy i ich gołębie też również będą. Także bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy. Czy coś ksiądz Jerzy chce to dodać? Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy pan Kamil chce coś dodać? Nic. Dziękuję bardzo.